Bombelsy to planszowa gra towarzyska dla od 1 do 2 graczy w wieku co najmniej 8 lat, w którą rozgrywka potrwa około 20 minut. W pudełku z grą znajdziemy 96 kolorowych bombelsów w 6 różnych kolorach, woreczek, dwustronną planszę do gry, instrukcje. Planszę należy rozłożyć między graczami w taki sposób, aby każdy z nich miał przed sobą fragment ze swoją planetą. Między planetami znajduje się obszar nieba, który gracze na początku wypełniają bombelsami, kładąc tam po 2 w danym kolorze, poza czarnym. Należy pamiętać, że 2 bombelsy tego samego koloru nie mogą teraz znaleźć się obok siebie, ani w linii poziomej, ani w linii pionowej. Wszystkie pozostałe bombelsy należy umieścić w woreczku. Do woreczka należy wrzucić również 3 czarne bombelsy, nie może ich być tam więcej. Teraz każdy z graczy dobiera liczbę czarnych bombelsów zależną od poziomu trudności, a następnie umieszcza je na swojej planecie. 3 dla niskiego poziomu, 4 dla normalnego, 5 dla wysokiego. Pierwszego gracza wyłania rzut monetą. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów poprzez umieszczanie bombelsów w obszarze punktacji każdego gracza. Aby to osiągnąć, należy ułożyć linię poziomą lub pionową z 3 bombelsów w tym samym kolorze na planecie gracza. W swojej turze każdy z graczy wykonuje 5 kroków, po czym następuje tura następnego gracza. Najpierw gracz losuje z woreczka bombelsa i umieszcza na obszarze nieba. Czynność tę należy powtarzać do momentu, aż wszystkie puste pola na obszarze nieba zostaną zapełnione. Podczas pierwszej tury krok ten jest pomijany. W kroku drugim aktywny gracz może zamienić miejscami 2 przylegające do siebie bombelsy w linii poziomej lub pionowej na obszarze nieba. W kroku trzecim aktywny gracz wybiera 2 sąsiadujące bombelsy w pionie lub w poziomie na obszarze nieba, a następnie opuszcza je na swoją planetę. W kolejnym, czwartym kroku gracz sprawdza, czy w wyniku tego ruchu udało mu się utworzyć linię poziomą lub pionową z co najmniej 3 bombelsów tego samego koloru na swojej planecie. Jeśli tak, gracz przesuwa wszystkie przylegające do takiej linii bombelsy w tym samym kolorze na obszar punktacji. Na koniec gry każdy bombels w obszarze punktacji wart jest 1 punkt. Nawet jeśli rząd na planecie gracza jest zapełniony, gracz może wybrać 1 lub 2 bombelsy, które spadną na jego planetę w kroku trzecim, pod warunkiem, że w wyniku tego zagrania w kroku czwartym powstanie linia pozioma lub pionowa z przynajmniej 3 bombelsami. Jeśli jednak plansza gracza jest pełna i nie może wybrać bombelsów, które mogłyby spaść na jego planetę, wówczas przegrywa. W kroku piątym gracz sprawdza, czy jakieś bombelsy na jego planecie znajdują się nad pustymi polami. Ponieważ działa na nie grawitacja, należy je odpowiednio przemieścić. Teraz gracz może skorzystać ze specjalnej mocy bombelsów, które w danej turze wysłał do obszaru punktacji. Czerwone bombelsy pozwalają graczowi zamienić 2 sąsiadujące ze sobą bombelsy w pionie lub poziomie na planecie przeciwnika. Fioletowe bombelsy pozwalają graczowi na wysłanie na planetę przeciwnika wolnego bombelsa w taki sposób, aby pozostał w tym samym rzędzie. Wolny bombels to taki, nad którym nie ma już żadnego innego bombelsa. Gracz może wybrać tylko bombelsa z rzędu, w którym przeciwnik ma wolne pole. Jeśli jednak jego wszystkie rzędy są zapełnione, to automatycznie przegrywa. Niebieskie bombelsy pozwalają graczowi na wysłanie na planetę przeciwnika bombelsa z nieba, który pozostanie w tym samym rzędzie. Aktywny gracz musi wybrać bombelsa znajdującego się w rzędzie, w którym przeciwnik ma wolne pole. Jeśli przeciwnik ma wszystkie rzędy zajęte, a spadający bombels nie utworzy linii z 3 bombelsów w tym samym kolorze, wówczas automatycznie przegrywa. Specjalna moc zielonych bombelsów pozwala graczowi na zamianę miejsc 2 sąsiadujących w linii poziomej lub pionowej bombelsów na jego planecie. Jeśli w wyniku tego ruchu utworzona zostanie linia z 3 lub więcej bombelsów w pionie lub poziomie i kolejne bombelsy spadną do obszaru punktacji, gracz może skorzystać z ich mocy specjalnej. Moc żółtych bombelsów pozwala na umieszczenie na swoim obszarze punktacji jednego z własnych wolnych bombelsów. Czarne bombelsy nie posiadają żadnej mocy, nie można ich usuwać w wyniku zapełniania linii. Gracze mogą jednak wykorzystywać do ich przemieszczenia moce innych bombelsów. Każdy czarny bombels w obszarze punktacji gracza wart jest na koniec gry 1 punkt.
Należy pamiętać, że jeśli w kroku czwartym graczowi udało się stworzyć kilka linii bombelsów w różnych kolorach i doprowadzić do przemieszczenia ich do obszaru punktacji, gracz ma prawo zdecydować, w jakiej kolejności będzie aktywował specjalne moce przeniesionych bombelsów. Gra kończy się w chwili, gdy nie można już całkowicie zapełnić obszaru nieba bombelsami. Gracze podliczają punkty za bombelsy w swoich obszarach punktacji, otrzymując po jednym punkcie za każdego bombelsa. Zwycięża ten, kto zgromadził więcej punktów. W przypadku remisu gracze współdzielą zwycięstwo. Gra może się również zakończyć wcześniej, w sytuacji, gdy planeta któregoś z graczy jest zapełniona i nie może on w kolejnej rundzie dobrać z nieba dwóch bombelsów w odpowiednim kolorze. W takiej sytuacji ten gracz przegrywa. Życzymy udanych rozgrywek!